Na tę decyzję wiele osób czekało od dawna i nareszcie jest. Od dziś decyzją Ministerstwa Zdrowia z trzeciej dawki na COVID-19 mogą korzystać przede wszystkim osoby po 50 roku życia i najważniejsze cały personel medyczny. Warunek jest jeden. Od ostatniej dawki musi minąć co najmniej 6 miesięcy. Ile osób z tego skorzysta? No cóż, zobaczymy. Dokładnie dziś grupa upoważnionych do szczepienia się trzecią dawką została rozszerzona, bo od 1 września mogły z tego korzystać osoby z zaburzeniami odporności. To są osoby na przykład po przeszczepach, osoby dializowane, osoby, które przewlekle stosują leki steroidowe, doustne, ale także osoby, które mają na przykład wrodzone niedobory odporności i po prostu mają upośledzoną odporność na różnym tle. Też osoby chore onkologicznie w trakcie terapii, osoby z innymi schorzeniami w trakcie terapii immunosupresyjnej. Dyskusje na temat podawania trzeciej dawki trwały od dawna. Lekarze wiedzieli, że szczepionka przypominająca jest potrzebna, ale potrzebowali wytycznych. Są już dane wskazujące na to, że po 8 miesiącach od szczepienia spada ilość przeciwciał i tutaj dużo się pojawia pytań, czy nie powinna się ta trzecia dawka pojawić. Zresztą niektóre kraje już ją wdrażają. Teraz stosują to m.in. we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Danii i na Węgrzech. W Izraelu pojawiła się z kolei zapowiedź podawania nawet czwartej dawki. Epidemiolodzy w Polsce od dawna dziwili się, dlaczego rząd nie podejmuje takiej decyzji. Na co czekamy? Nie wiem. My w ogóle czekamy na Godota, tylko on niekiedy kiedyś przyjdzie. Tylko jak przyjdzie, to znowu się obudzimy z tak zwaną ręką w nocniku i nagle będziemy patrzeć, co się wokół nas dzieje i nagle będziemy reagować. Wie pani, po raz pierwszy mieliśmy szansę dogonić tego wirusa. Myślę, że nie pokonać, ale nadążać za nim. I po raz kolejny straciliśmy czas na jałowe dyskusje i na brak decyzji. A w epidemiologii, w zwalczaniu epidemii nie ma nic gorszego niż brak decyzji. Teraz tę decyzję podjęto, ale inne kraje poszły dużo dalej, wprowadzając ostre restrykcje dla niezaszczepionych. We Włoszech nikt nie zostanie dopuszczony do pracy, jeśli nie ma certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie na COVID. We Francji od pracy odsunięto niezaszczepionych lekarzy. W Polsce nikt nie planuje podjęcia takich decyzji. Szacuje się natomiast, że kilka procent lekarzy jest niezaszczepionych, a wśród nauczycieli skala jest znacznie większa. Tymczasem teraz lekarze podkreślają, że ta fala pandemii należy właśnie do niezaszczepionych i będzie wyjątkowo groźna. Ten wariant nie będzie wybaczał błędów, zarówno w kontekście maseczki, jak i dystansowania. Ryzyko zakażenia jest praktycznie o 100% większe niż w wariancie tym brytyjskim. W związku z tym ta sytuacja naprawdę jest z epidemiologicznego punktu widzenia bardzo niebezpieczna. Lekarze cały czas namawiają, by zaszczepić dzieci powyżej 12 roku życia. Jeszcze gdybyśmy teraz zaszczepili nasze dzieci, to jest szansa na to, że to już może się przełożyć w jakiś sposób na spowolnienie tej kolejnej fali koronawirusa. Pytanie tylko, jak zachęcić rodziców do tego, żeby zechcieli szczepić swoje pociechy, dlatego że tutaj też nie widać jakiegoś hura optymizmu. Cały czas można klasycznie zgłosić się do szczepienia przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje zaledwie chwilę. Można zadzwonić na bezpłatną infolinię pod numer 989, wysłać SMS o treści "szczepimy się" na numer 880-333-333 lub odwiedzić najbliższy punkt szczepień. Katarzyna Sudnik, Echo24.